Raben od wielu lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Razem z firmą Innowatica wdrożyliśmy wózek samojezdny AGV. W centrum dystrybucji Raben w Strykowie, o powierzchni ponad 55 tysięcy metrów kwadratowych, bardzo ważną kwestią jest optymalizacja transportu wewnętrznego. Palety przewożone są na stałych odcinkach o długości czasami ponad kilkaset metrów. Bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo. Wózek jest wyposażony w czujniki ruchu i porusza się po stałych trasach w magazynie. Sukcesem wdrożenia wózka jest wkomponowanie go w magazyn, w którym porusza się 100 wózków obsługiwanych przez naszych operatorów. Po 2 miesiącach pracy produkcyjnej wózka obserwujemy wzrost wydajności w procesie i również wzrost świadomości naszych pracowników w pracy z wózkiem AGV. Jesteśmy w Strykowie, w centrum dystrybucyjnym firmy Raben, gdzie już od kilku miesięcy pracują wózki autonomiczne Innowatica AGV. To nowa technologia, która powoli staje się standardem, tak jak automatyzacja w firmie Raben. Jesteśmy bardzo dumni, że właśnie nas wybrano na partnera tego wdrożenia. To tym bardziej istotne, że wraz ze wzrostem wymagań klientów rośnie zapotrzebowanie na automatyzację i optymalizację obsługi transportu wewnętrznego. Wózki autonomiczne służą właśnie w tym celu, aby w sposób prosty, płynny pomagać pracownikom w ich dotychczasowych zadaniach. Co szczególnie ważne, muszą być one bezpieczne. Tym bardziej, że tu w Strykowie, w firmie Raben, pracują one w mieszanym środowisku. Na co dzień mijają one dziesiątki innych wózków bądź pieszych pracowników. Dlatego posiadają liczne systemy bezpieczeństwa i korzystają z laserowej nawigacji. Sprawia to, że mamy mocno ograniczone ryzyko jakiejkolwiek kolizji, a jednocześnie praca może odbywać się w sposób płynny w systemie 24/7 z krótkimi przerwami na ładowanie.